No, dzień dobry, kochani Hejka na moim kanale. Zapraszam Was, kochani, na czytanie tarot codzienne 1 listopada 2023 roku. Kochani, czytanie ogólne dla wszystkich. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i za komentarze, i dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zaczynamy od osób urodzonych 1 listopada. Osoby urodzone pierwszego dnia miesiąca, niekoniecznie 1 listopada, pierwszego dnia miesiąca. To indywidualiści, osoby o ogromnej potrzebie niezależności, zręczne, inteligentne i twórcze. Raczej egocentrycy, ceniący się wysoko. Intelektualiści o bystrym, chłonnym umyśle. Jeśli w ich portrecie numerologicznym istnieją wibracje równoważące, osoba urodzona w tym dniu obdarzona jest zdolnościami organizatorskimi. Jest to typ przywódcy, lidera, który używa swoich cech konstruktywnie. W przeciwnym wypadku dana osoba będzie miała trudności z koncentracją, a w jej umyśle zapanuje chaos, co niewątpliwie nie przyczyni się do odnoszenia życiowych sukcesów. Tak więc, no, właśnie, trzeba by sobie sprawdzić portret numerologiczny jeszcze. Jak to dokładnie u każdej osoby urodzonej pierwszego dnia miesiąca wygląda. Dobrze, zaczynamy czytanko. Tarot codzienny. Tarot codzienny. Padły. Dom, relacja, Giermak, buław. Giermak, buław. Co nieoczekiwane, królowa monet. królowa monet Twoja rola ósemka mieczy i rada lub wynik wskazówka trójka mieczy. Mhm. A to tu sobie zrobimy to. Waszą rolę w ten sposób. I w tle 10 kielichów, rycerz buław i giermek kielichów, i paść kielichów, rycerz buław, 10 kielichów. No, w tle wszystko rozgrywa się o spełnienie emocjonalne, o pełnię szczęścia, stabilizację emocjonalną, materialną. O to wszystko się tutaj rozbija rozchodzi. Jest też pasja, jest dążenie do pasji, dążenie do celu. No, trochę tak, kochani. Jest jakieś zainteresowanie, kimś zainteresowanie, kim będziecie zainteresowani w dzisiejszym dniu. No i to tak, a, aż od rycerza do giermka kielichów, czyli to tak jakby, od, znaczy od rycerza buław do giermka kielichów, to tak jakbyście chcieli. No, tak jakby się w tym dniu waszym spełniało właśnie to wasze życie emocjonalne, to znaczy, tak jakby, wow, pojawił się, to jest tak jakby pojawił się dla was ktoś, moi drodzy, z, do emocji, do uczuć, ale ktoś taki, przed kim by wam się ugięły, słuchajcie kolana dosłownie, a tutaj na przykład jesteście z rodziną, czy tam z najbliższymi, tak, nie jesteście sami, mamy święto wszystkich świętych. No, i tu się okazuje, że gdzieś, kochani, podczas być może odwiedzin, właśnie yy, odwiedzin yy, na cmentarzu, na grobach, no, możecie spotkać kogoś dawno niewidzianego, albo nawet w ogóle kogoś, kogo to nie musi być nikt z przeszłości. To może być ktoś po prostu nowy, przed kim mogą się dosłownie ująć kolana. Że ta osoba na przykład tak teraz wygląda, albo no, jest tą osobą, tak? Jest jest taka. E, nie chodzi tylko o wygląd, bo może chodzić również i o um, rozmowę z tą osobą, tak. Natomiast właśnie w, w obszarze domu, w obszarze relacji, jest giermak Buław, jest paść buław. No i tutaj, e, no właśnie, jest moi drodzy jakaś ekscytacja, jakiś dzień <ścoughs> i z jakiegoś powodu pełen wrażeń. Moi drodzy, możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego, czegoś ekscytującego, mogą się pojawić niezwykle interesujące możliwości, ciekawe spotkania. No właśnie, możecie kogoś poznać, możecie kogoś spotkać, możecie, no mocno, mocno możecie. I to tak, że mogą ująć się nawet Wasza kolanka, moi drodzy. To może być nowa znajomość, nowe znajomości, nowe otoczenie. Może też przyjść jakaś nowa wiadomość od kogoś. Mm. Albo możecie otrzymać wiadomość, albo będziecie komuś ją przekazywać. W każdym razie czas spędzicie aktywnie, moi drodzy, i to czasami nawet stworzeniem czegoś zupełnie nowego, tak się też może zdarzyć. Moi drodzy, przynajmniej dzisiaj, albo w tym obszarze takim, no może to akurat Wasze dziecko, bo widzicie, jak Jelek była w obszarze domu relacji, to nie musicie być koniecznie Wy, to może być też Wasze dziecko, ktoś młody. To już weźcie jak rezonuje. W każdym razie tu jest ktoś gotowy spróbować czegoś nowego. Ale to tak, widzicie, tak jakbyście rozmyślali na tym, nad tym już od dłuższego czasu, albo zbieraliście jakieś informacje, dużo może o czymś czytaliście na jakiś temat i jakby nadeszła pora, aby wprowadzić te Wasze koncepcje w czyn, w życie. No, czujecie się świetnie przygotowani. Jeżeli tak jest, to idźcie dalej i uczyńcie następny krok oczywiście. Jeśli tak jest, to tak byście chcieli zrobić iść dalej i uczynić następny krok. Tak jakby. Tak jakby już Was do tego po prostu pchało. I Jeszcze ten rycerz y, była w tle i później giermek kielichów, żeby komuś, nie wiem, y, kogoś zaprosić na spotkanie, zaprosić na randkę, albo wyznać uczucia, albo przekształcić jakiś romans w związek, albo jeszcze w tym giermku kielichów <coughs> po prostu się oświadczyć. <coughs> tak, po prostu się oświadczyć. I na przykład. Natomiast musielibyście uważać w sytuacji, w której żebyście nie zaangażowali się w coś, do czego nie jesteście gotowi, bo jeżeli nie poczyniliście żadnych przygotowań, żadnych starań, to prawdopodobnie mogłoby Was zaskoczyć dzisiaj jakieś nieoczekiwane wydatki albo inne nieoczekiwane wydarzenia. Słuchajcie, no, paść buław niesie ze sobą jakieś przesłanie, oczywiście, jak każda karta. Zwykle odnosi się ono do Waszej pracy, Waszej pracy zawodowej. I teraz, a jeżeli nie do pracy zawodowej, to często do jakiegoś przedsięwzięcia, nad którym pracujecie albo dotyczy jakiegoś interesującego Was przebiegu badań. Natomiast dzisiaj y, może to się skupić na obszarze relacji, na obszarze właśnie domu, na jakimś przedsięwzięciu ewentualnie w domu. No, różne są sytuacje. Mamy różne remonty, mamy różne przeprowadzki, mamy różne zmiany. Różnie to wygląda u każdego, więc u Was yy, tak samo. Natomiast <laughs> to będzie w każdym razie czas, w którym jest możliwość, jest możliwość w obszarze relacji, yy, w obszarze też domu yy, przeżyć coś wyjątkowego, coś ekscytującego, bo mogą pojawić się interesujące możliwości i ciekawe spotkania. Tak może się też pojawić taka osoba, Młoda albo młoda duchem, albo młoda wygląda, młodo wyglądająca. No i mocno tutaj może się pojawić taka osoba, która będzie młodo wyglądała albo będzie młoda duchem, może mieć nawet jakieś takie cechy młodzieńcze, może być żywiołowa, może być ruchliwa, może to różnie wyglądać. Może po prostu pokazać się i możecie to zauważyć, że będzie osobą lubianą, lubianą przez jakąś grupę ludzi, przez jakieś towarzystwo, mm, taką osobą pełną zapału, zarodną, zaradną i radosną jednocześnie. A taką chętną do wejścia w jakieś przygody. Natomiast co jest nieoczekiwane? No nieoczekiwana jest królowa monet. I teraz dla części z was ta królowa monet, dla niektórych z was, no to właśnie nikt inny jak kobieta, która właśnie lubi otaczać się luksusem. Może to być dojrzała osoba, która może nie wyglądać faktycznie na swój wiek, cierpliwa, konsekwentna. Y Kobieta z głową do interesów możecie dosłownie poznać taką osobę, lub dostrzec taką osobę, może przed taką osobą ugną się wasze kolana, osoba o dobrym sercu, ale i o zamiłowaniu do luksusu. Osoba właśnie czasem trochę kapryśna. Natomiast bardzo troskliwa, bardzo troskliwa taka, która ze spokojem korzysta z materialnych przyjemności. Słuchajcie, to może być nieoczekiwane. Co może być nieoczekiwane? Nieoczekiwane może być też, jeżeli to jest. Wrócę jeszcze do tej osoby, którą możecie poznać, ale poza tym może to być dla części z was ktoś z rodziny. Nie wiem, matka, żona, babcia, ktokolwiek, kto zechce wam pomóc. To może być ktoś z rodziny, kto zechce wam w tym dniu pomóc też. Albo możecie zostać obdarowani przez taką kobietę, przez taką jakimś prezentem, po prostu. Może tak być. To też może. Dzisiaj nastąpić. Tak, można dostać jakiś prezent, jest to możliwe. Wracając do pierwszego przekazu, osoba, która, no właśnie, lubi się stroić, może kocha modne obrania kocha modę. No, a dzisiaj, moi drodzy, jest to często taki, kochani, często taki wybieg często kobiety traktują niektóre przynajmniej. Jako Dzień Wszystkich Świętych możliwość pokazania się na cmentarzu no, w tych nowych ubraniach, w tym, co sobie tam ktoś kupił, nie wiem, kto tam przygotował, sobie jakąś kreację. No to jest takie właśnie strojenie się trochę. No i to jest taka, takie pokazanie siebie na zewnątrz. Hmm, pokazanie, osoba się też może otaczać pięknymi innymi przedmiotami. No już pomijam, że może kupić piękne kwiaty, piękne znicze. Mieć piękne dodatki, jakieś tam, jakąś tam, wiecie, torebkę, jakąś torbę na to wszystko, nie wiem co jeszcze, buty, może jakieś inne jeszcze gadżety, którymi tutaj może trochę, jakby, no właśnie, stworzyć taką, stworzyć taką atmosferę, no właśnie, od tego, że lubi osoba otaczać się tym luksusem, lubi się otaczać, otaczać się tymi pięknymi przedmiotami, które oczywiście dla niej są piękne, bo dla kogoś innego to. Może być, wiecie dla kogoś coś, co jest, dla jednego coś, co jest, co jest piękne, a dla drugiego może być totalnie obciachowe, na przykład, więc no, tu po prostu chodzi o subiektywne czyjeś odczucie, tak? Ale w większości królowa monet oczywiście o, yy, raczej ceni sobie rzeczy yy, takie praktyczne, przede wszystkim praktyczne. Słuchajcie, to może być osoba, która wzbudza sympatię, która będzie ogólnie lubiana, będzie miała wielu przyjaciół, będzie też pomocna i życzliwa dla innych. Rozważna, taka hojna, twardo stąpająca po ziemi. No, może się taka osoba trafić wam jutro po prostu do dojrzałej miłości, do relacji partnerskiej. Osoba ciepła, troskliwa, pełna ciepła i opiekuńczości i zrozumienia. Słuchajcie, to może być oczywiście pomoc, tak jak powiedziałam, mamy babci w zakresie domowego ogniska, w zakresie organizacji, na przykład dzisiejszego dnia. Nie wiem, może wy, wy zabierzecie część rodziny, pojedziecie na przykład odwiedzić bliskich na grobach, a, a w tym czasie na przykład ktoś ogarnie dom, czy to mama, czy to babcia, czy to, czy to nie wiem, ktoś inny, przygotuje może jakieś posiłki. Wiecie, no różnie czasami jakaś dalsza, bliższa rodzina spotyka się w jednym miejscu razem. No, właśnie, i przygotowuje się jakieś tam inne obiadki, desery i tak dalej. No, i to jest w kwestii, może, tej organizacji. Tutaj ktoś komuś właśnie w takim zakresie pomoże też, też. Natomiast to jest też wejście takie nieoczekiwanie. Możecie wejść na nowy poziom. A tu może być przebudzenie jakieś wasze, nawet przebudzenie waszego ducha, ale takie przejście na nowy poziom i też ponownej oceny czegoś jest też taka możliwość. No, nieoczekiwana byłaby właśnie czyjaś pomoc, czyjaś troska, czyjaś opiekuńczość, taka osoba do, słuchajcie, no, do relacji, do przyjaźni, do życia, bo to jest taka królowa moneta osoba praktyczna, osoba też właśnie do życia. Przede wszystkim to jest też informacja, żeby taka nieoczekiwanie dla Was z góry, żeby nie koncentrować się wyłącznie na jakichś końcowych rezultatach swoich działań, żeby nie tracić radości wynikającej z samego aktu tworzenia czegoś. i Pamiętajcie też, że istnieje ryzyko, że zaczniecie zbytnio martwić się na przykład o pieniądze. Więc no, przezorność to jest taka bardzo mądra cecha, ale nie, jednak, nie aż taka oszczędność, aby nie stała się ona Waszą obsesją. Tak więc warto, żeby nie składać swojego takiego duchowego, twórczego i emocjonalnego życia no, na ołtarzyku praktyczności, tak? żeby po prostu to nie przekładać. Nie przedkładać nad praktyczność. E, I co tutaj mamy? Jaka wasza rola? Wasza rola to ósemka mieczy. Wasza rola to ósemka mieczy. No ta ósemeczka mieczy, mm -hmm. co ona tu robi? No słuchajcie, dla części z Was informacją jest, wasza rola jest po prostu się. Y, zostać w takiej złotej klatce, zablokować się. Nie wiem, czy chodzi, czy wy. No to jest pewnie dla części osób, które mają rodzinę, mają jakąś relację, mają związek, może małżeński, może partnerski, aby po prostu się zablokować na tą osobę. Nie to, że na... jeżeli jest to osoba obca, to być może na pomoc obcej osoby, może ktoś mm, po prostu będzie chciał wam udzielić takiej pomocy, która wykracza poza pewne jakieś tam normy, poza pewne jakieś obyczaje, i bardziej pokazuje, że no ktoś za bardzo chce się zaangażować w jakąś pomoc, tak jakby w zamian za to liczył na relacje z wami, na przykład, tak? czy na jakąś przyjaźń. A tu się okazuje, że wy na przykład nie jesteście wolni, i w takiej sytuacji, w której wy nie jesteście wolni, no to po prostu waszą rolą jest ograniczenie. Narzucenie sobie, jakby, ograniczenia albo poprzez własne wyobrażenie, albo poprzez stronniczość, albo poprzez uprzedzenie do takiej osoby. Po prostu to jest tak, jakby trochę mielibyście się stać więźniem samego siebie, ale też no, trudno się blokować, ale w, jakimś, w jakiejś sytuacji dla Was jest tutaj informacja, że no potrzebne jest ograniczenie, potrzebna jest takie, taka nawet bezsilność, taka po to, żeby i dać się zamknąć złotej klatce na ten jeden dzień, na ten jeden dzień. Ale słuchajcie, tutaj też jest dużo sprzecznych informacji. Wiadomo, że to nie dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce taką osobę poznać, od takiej osoby przyjąć pomoc, czy też przyjąć prezent, to oczywiście, że przyjmie. Tak więc dla, to nie będzie dla wszystkich, że ktoś zgodzi się na takie poczucie zablokowania, na uprzedzenie, na, na stronniczość, na. Na zamknięcie się w tej złotej klatce, na osaczenie się. No słuchajcie, może być taka sytuacja, że wy naprawdę będziecie osaczeni przez najbliższych, bo ktoś to zauważy. Ktoś to zauważy, jak wy bardzo zwróciliście uwagę na tą osobę, jak bardzo wam się te kolana przed kimś ugięły. A w związku z tym. W związku z tym, moi drodzy, w tej sytuacji no, ktoś będzie chciał sam wam tą kl klatkę narzucić, tak po prostu was zamknąć, żebyście nie mieli ruchu, nie mogli wodzić za jakimś wzrokiem, nie mogli za kimś pójść, nie mogli, żeby po prostu nie dopuścić do, waszego, do waszej wymiany zdań, do waszej rozmowy, do waszej wymiany poglądów, do waszego spotkania. Nie wiem, do Waszego spotkania, choćby na Waszych tam spojrzeń, tak, do wymiany spojrzeń. Po prostu będzie ktoś całkowicie chciał odciąć Wam drogę do tej osoby, całkowicie Was, jakby, tak osaczyć, zamknąć w tak zwanej niewidzialnej złotej klatce, w tym miejscu, w którym ta osoba będzie, tak, żebyście nie mieli do niej dostępu, nie mieli wspólnie możliwości do wymiany zdań, do rozmowy, do po prostu do zobaczenia siebie, też tak. W całej okazałości. W sensie po prostu, no, będzie jakby zablokowana wam możliwość takiej osobistej rozmowy, osobistego spotkania. To tak, jakby była tu, to jest niby wasza rola, ale może być też tak, że wasza rola dotyczy, żeby tak zrobić w przypadku osoby, która, do której ta osoba by, że to teoretycznie nie do was, tylko do kogoś z obszaru waszej rodziny. Nie wiem, może tu będzie chodziło o wasze dziecko. Niekoniecznie dla wszystkich o was, tylko może to chodzić o wasze dziecko, osobę młodą, tu osoba starsza, tu osoba młoda, ktoś tutaj komuś się przed kimś kolana ugną i wy będziecie chcieli kogoś po prostu tak trochę przyblokować z waszego bliskiego otoczenia, czy to wasze dziecko, czy to waszego partnera, partnerkę i tak żeby po prostu te osoby ze sobą nie mogły się. Umówić, spotkać, porozmawiać. Wiecie o co chodzi? Żeby nie mogły ze sobą wymienić się zdań, nawet spojrzeń, nawet spojrzeń, bym rzekła, może tak być. Jaka tutaj jest rada, lub jaki wynik? Tu jest trujeczka miecze. I ta trujeczka miecze, moi drodzy, radzi Wam, abyście uczyli rozum poprzez serce, abyście wykazali się zrozumieniem i współczuciem. No właśnie. No właśnie, nic tego nic ująć. Czyli. Odpuścić trochę tą logikę, odpuścić ten racjonalizm, odpuścić troszeczkę to, dać szansę mózgowi, żeby uczył się poprzez to, co czuje serce, poprzez to, co, do czego rwie się serce, co chce serce, i wykazali się w tej, tej sytuacji zrozumieniem i współczuciem. Zrozumieniem, jeśli no, trudno, no tutaj komuś, no ktoś tu młodszy, ktoś tu starszy, zrozumienie, ale z drugiej strony też współczucie, że tak się dzieje, bo Współczucie, dlatego że bo komuś się może wydawać, że jak jest duża różnica wieku, że to no po prostu komuś przed kimś się kolana uginają, ktoś tutaj chce mm, z kimś czegoś poważnego, chce czegoś w ogóle, kogoś zaprosić na spotkanie, na randkę, może nawet ktoś się chce komuś oświadczyć, jeżeli już widział kogoś nie pierwszy raz, czy zna kogoś. No a tutaj y, trzeba się jakby wykazać tym współczuciem i zrozumieniem, bo może osoba po prostu nie przyjąć mm, od kogoś tego. Pierścionka, tego prezentu. Może tutaj tak być, że no, tego zaproszenia na randkę, to może być też odmowa, jeżeli chodzi o to zaproszenie na randkę. No, i dlatego się trzeba wykazać zrozumieniem i współczuciem. Dokładnie tak. Dla części to może być odmowa przez tą osobę, bo może być bardzo duża różnica wieku, aż za duża. Jeżeli to wasze dziecko, no to też tu może ktoś mieć to złamane serce. Więc też będzie, będzie to wymagało odpowiedniej i umiejętnej rozmowy waszej z dzieckiem, jeżeli to dziecko, jeżeli to osoba, yy... znaczy dziecko, wiecie, takie starsze, wiecie, mam na myśli, już takie dziecko, które jest w stanie się zakochać i coś czuje, nie? Poza. Yy... Dobra, nieważne, dużo nie, nie będziemy wnikać nie w to, co trzeba. W każdym razie. Też może tak być, że jeżeli tu nie chodzi o dziecko, tylko chodzi o waszą relację, o wasz związek, no to tutaj może być czyjeś po prostu czyjeś zranione uczucia. Tu może być sytuacja, w której ktoś będzie to widział, że to wszystko się rozgrywa. Jedna osoba będzie to czuła, druga będzie to widziała, jedna będzie czuła to, co czuje do kogoś, kogo widzi. Inna będzie ta osoba jej widziała, jak to wszystko wygląda, co się rozgrywa na jej oczach, e, i nie będzie się dało pewnych rzeczy ukryć ani wiecie, ani wzrokowo, ani, gestyk, ani gestami, ani niczym innym, i no, będą to czyjeś zranione uczucia. Może nawet do tego stopnia, że ktoś zechce się rozstać, zakończyć relację, związek. E, tutaj też byłaby informacja o tym w tym, w tym dniu, że skoro wam, przed wami, e, skoro komuś, przed kimś uginają się kolana, ktoś po prostu ma, wiecie, motyle w brzuchu i nie wiadomo co jeszcze, no to też jest to informacja dla tej osoby, że najprawdopodobniej ta osoba zrozumie i tu się wykaże zrozumieniem i współczuciem też, że tutaj się coś wypala, wypaliły się jakieś uczucia. No jest jakby, może się ktoś dopuścił oszust, oszustwa, może nawet dzisiaj wyjrzy, że ktoś dopuścił się zgrady, ale to mogą być też wyzwa, wyznania czyjeś, że ktoś wyzna, że po prostu nie ma uczuć, chciałby, nie wiem, spróbować z kimś innym albo. No albo, właśnie, no, będą to jakieś takie wyznania, które będą ranić, które będą powodem do łez, i może tak być. Nie ma tutaj co ukrywać. Z drugiej strony, też jest to dzień, i może to być taka sytuacja, w której wszystko dojrzało już do tego, żeby zrobić z tym porządek, i wy możecie zechcieć zrobić z tym porządek, bo może tu mieć miejsce jakieś bolesne rozczarowanie, jakaś. W jakieś rozstanie, utrata kogoś, ktoś kogoś u kogoś po prostu zakończy się jakiś etap w życiu i może poprzez spotkanie czy poznanie tej osoby czy otrzymanie jakiegoś prezentu czy pomoc od tej osoby możecie sobie coś uświadomić też sami. Tak, że coś obecnego po prostu się wypaliło, zakończyło, zakańcza, że jest że pora pomyśleć o rozstaniu, tak i tak dalej. No, cza, dla, ktoś będzie musiał się pogodzić z jakąś smutną wiadomością, y, natomiast y, dla kogoś takie rzeczy będzie trzeba być może podjąć decyzję, która będzie trochę męcząca, trochę niewygodna, no nie będzie to jakby dobry dzień na marzenia, e, raczej na zetknięcie z rzeczywistością i na tym, żeby coś zrobić z tą rzeczywistością, ale pamiętajcie, żeby uczyć rozum poprzez żeby uczyć tak rozum poprzez serce i wykazać się w tym dniu zrozumieniem i współczuciem. Dziękuję. Buziaki, pa. pa.